Hej, cześć, siemana wam wszystkim, ja jestem Miki, a to jest kolejny odcinek z gry Skyrim. I jak sami widzicie, znajdujemy się w takiej, jakby to powiedzieć, chatce tego Masz jakieś właśnie pytania odnośnie muzeum, Siliusa. czy wolisz przejść do interesów? Tak, właśnie jest to muzeum. I znajduję się tutaj praktycznie w jednym celu, ponieważ chodzę po całym Skyrim i szukam broni zenchantowanych, tam upgrade'owanych na ogień, czyli które po prostu działają z ogniem, jak uderzę na przykład w kogoś albo coś takiego, to po prostu on się zapala albo coś takiego, i po prostu poszukuję takiej broni po to, żeby zdjąć zaklęcie, tak zwane zaklęcie ognia. To przecież już gadałem z tym debilem. Ojejku, właśnie, bo chcę sobie zrobić łuk ognisty. Znalazłem bardzo fajny łuk, bo jak sami Masz zauważyliście jakieś pewnie już na pytania odnośnie początku, muzeum? To najpierw trochę. to Członkowie posiadam ekipy, choć stało się to ponad 100 łuk dni, właśnie, co który najmniej jest dwoje. zaklęty w Oto moje mróz, notatki czyli na po ich prostu temat. mrozi. Chętnie zapłacę ci. Nadano Jak i mi, też członkowi znalazłem mitycznego łuk, brzasku, który już czcili po dagona. Nie jest całymi ulepszeniu w datami. Ja kowalstwie ma jednak zdałem sobie. To 40 chyba pilnuję. 3, Pyk. Nie jest które żadną to widzicie tajemnicą, że właśnie moja rodzina teraz. ma całymi latami. Ja jednak I to właśnie pilnuję, chcę by każdy w go Tamriel zapamiętał, zakląć że w przez ogień. chwilę los świata spoczywał w naszych Dobra, rękach, pogadałem na z nim. dobre. Wybaczcie, że tak jakoś nie skupiam się za bardzo na tym. Dobra, jak sami widzieliście, mam już 21 poziom, ponieważ troszkę grałem. Odisej, o Jezu. Dobra, trochę zabawy będzie. Dobra, mapka, gdzie to jest? Obok Mortal, kurde, w Mortal mnie nie lubią. Dobra, to najpierw podczas skakania. Lol. Dobra. Nie. Mortal. Mortal mnie nie lubią. Kurde, światło mi tutaj coś myga. Ponieważ chyba tam kogoś zabiłem przez przypadek, rolnika albo kogoś takiego, już nie pamiętam za bardzo. I teraz po prostu chcą mnie zgładzić, dlatego jestem tam skończony. Może trochę sobie kamerkę przesunę w tę stronę. Nie patrzcie, jaki mam burdel za mną. W imię Jarla. Masz na sumieniu zbrodnie przeciwko prowincji Skyrim i jej mieszkańcom. Co masz na swoją obronę? Mądra decyzja. Dobra, pójdźmy do tego więzienia po prostu. Co? Że co, kurde? Mam nadzieję, że to się jakoś naprawi albo coś, ponieważ po co mają mnie gonić? Po co mają mi przeszkadzać? Mogę wyjść? Mogę uciec, ale po co uciekać? Tak, chcę odsiedzieć wyrok. A szybciej, szybciej. Aroganin, czyści kubek. Widziałby to kto? Legion zawsze szuka silnych, sprawnych wojowników. Jeśli myślisz, że się nadajesz, samotni sztab. Okej, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w tym samym miejscu, bardzo ładnie. Robi się nerwowo, kiedy mężczyzna podchodzi do strażnika z wyciągniętą bronią. Czemu ja nie mogę wejść? I słyszę smoka w ogóle. Na bogów! Smok! Wszyscy do środka! Natychmiast! Jest gadzina. Trafię w skrzydło? Wynosimy się stąd! Jakie obciążenie, jakie nie obciążenie? Ktoś pomoże! Nie do ruchu! Aż kurde, musiałem coś wziąć chyba. Udźwig, super. Pożywienie. Bułkę z budyniem. Dziczyzna. Może być? No jak to? No dobra, jeszcze coś.
Dobra, już. Dobra, mogę już biec. Gdzie on jest w ogóle? Gdzieś go tu słyszę. O! Dobra, jego... smokogrzmotem potraktuję. Chodź tu. Co on tak się naspeedował? Dobra, muszę go gonić. Krwawy smok. Biegnij, biegnij, biegnij. Nie, nie, nie. Fuck. Dawaj, bo ja potrzebuję smocze dusze. Dostał? Chyba nie. Na glebę, dupku. Dobrze, on musi gdzieś wylądać, muszę biec za nim. Czy tu jest drugi smok? Czy mi się wydawało? Na ziemię! Dobrze, mam go praktycznie. Teraz może zionąć we mnie, właśnie. Ja też w niego zionę. Żeby nie odleciał mi. Jak widzicie, byłem tutaj już wcześniej, ponieważ tu obok leżą szkielet leży tego smoka. Ale dobra. Co on mi zrobił? Lol. Pierwszy raz coś takiego widziałem w ogóle w tej grze. Czy ten smok mnie zeszar? O Jezu. A byłem pewny, że ja go zabiję. Tak blisko podeszłem. No nic, fail. Dobra, odeśpijmy to jeszcze raz. O, co za bydlak. Dobra, może od razu wspominę to. Tego smoka, może nie. Chociaż w sumie. Szybciej. Legion zawsze szuka silnych, sprawnych wojowników. Jeśli myślisz, że się nadajesz, no ale... samotni mamy sztab. Gdzie są moje przedmioty? Gdzie jest mój strój? Chyba sobie ktoś tam jaja chciał zrobić ze mnie. W tym roku i kapter mroku to było. Na pewno, bo jest podekspione wszystko. Idź rzucać swoje zaklęcia gdzie indziej. Dobra, zamknij rej tam. Dobra, może tym, bo on w sumie zamraża. Okej, oczywiście masz duże obciążenie. Nie wiem, jak to się w ogóle dzieje. Aha, dobra, wiem już czemu. Gdzie tu jest, kurde, składniki? Okej, coś tu trzeba zeżreć. O, odporność na ogień. Teraz mam podatność na ogień. Dobra, przedmioty. Kurde, muszę coś wywalić. Dobra, zjedzmy. Dobra, gdzie jest ten smark? Wynoszę się stąd! Niech mi ktoś pomoże! Dobra, chyba... tym razem nie zawita tutaj. Czyli, że był to losowy. Dobra. Hejże, hej. Nie... odpowiadam za ten tartak i tylko to mnie obchodzi. Rozum? Świat szale... kryje dobrze. Się w środku ze swoimi wizjami. Szukam nie fragmentów wiem, brzytwy Merchenusa. Słyszał? Nie potrzebuję tego. Moja rodzina zmarnowała 8 pokoleń na chronienie brzytwy przed ma... mnie to nic nie obchodzi, ale moich przodków tam. Chcesz walki? Nie ma sprawy. No chodź. Na pokaż, co cię stanie. Olej. Jeszcze smok przyleciał na zdobę. Będziesz tak spać i zbierać odchody?
Już nie żyjesz, nie żyjesz! Nie! Otóż ma to. Masz jeszcze jednego. Nie! Teraz mi to da. Bardzo ładnie. To teraz smoczek. Przychodzisz do pracy? Chwytaj. Nie, nie przychodzę do pracy. I przynieś tyle drewna, ile zdołasz narąbać. Cio, tutaj smoczek jest. Ale fail. Nie bierz tego do siebie, ale wyglądasz trochę blado. Muszę tego dokonać. Ponieważ jestem smoczym dziecięciem. Czy ja widziałem dwa smoki? Czy już mi się w oczach pierdoli? Dobra, niech on tutaj podleci. Wiem, że się czaisz na mnie, krwawuś. Korzyń Niro. Bierzemy. No i co, poleciał sobie? Lądujesz czy nie? To nie, dobra. Nie, to nie, to wtedy... Przecież odzyskałem rękojeść. No nie, ta gra jest zbugowana. Nie dorównujesz mi! Boże, muszę wejść do środka. A tak może być, tak jest, muszę wejść do środka. Dobra. No widz już było, a weszłem bez tego. Ciekawe. Dobra, gdzie jest ta rękojeść? Tutaj jest. Dobrze. Dobra, mam rękojeść. Co jeszcze? Dobra, idę to teraz zanieść Sirusowi. Tak jest. W ogóle w kowalstwie już mam chyba 75 level, ale nie jestem pewien. Także już mam magiczne kowalstwo i elfowe kowalstwo już odblokowane. Retoryka też mi ostatnio wskoczyła dość. Czy tutaj słyszę smoka, czym się już wydaje? Dobra, mi się z tym. No więc retoryka też mi wskoczyła ostatnio też na wysoki level. Teraz sobie zobaczę jeszcze. Zniszczenie. Zaklinanie. Kowalstwo 83, no. Retoryka jest to od sprzedaży produktów po prostu, tak? Czyli na przykład znajdziemy jakieś jabłuszko i sprzedamy, to retoryka nam rośnie. Im większa retoryka, tym więcej chcą chyba. O co chodzi? Tak się wydaje. Dane ci. Oto twoje złoto. Złoto? Ile złota? 800 sztuk złota. Kurde. Ja jestem w jednym celu, ja szukam złotej broni. Dobra. Ciężar. W sumie to. Czy ja mam jakieś przedmioty w stylu broń, strój, miksury, zwoje? Różne to będzie. Czy ja mam smoczy łuski? Mam. Dobra, to wszystko co trzeba posprzedać. Dobra, posprzedaję to teraz. Także i wam pokażę, jak podekspić na sztyleta. Chociaż chyba już pokazywałem to w poprzednim odcinku, ale nie jestem pewien. Gdzie jest ta biała grań? Tutaj jest. Tak. Więc tak, teraz idziemy to wszystko sprzedać. Idziemy kasę przepierdolić na żelazo. Sztabki żelaza. Chociaż można też brać rudę żelaza, ale jest tańsza i trzeba to później przetopić w piecyku, kominku, nie wiem jak coś tam nazywa, nie, dokładnie nie pamiętam. Jest to pierwszy level, tak myślę, że teraz będę miał 22 po tym przetopieniu. W zniszczenie ani w magię nie idę, ponieważ ja tu będę kozak napierdzielał z łuku, to jest moje motto. Dobra, pobiegnijmy najpierw tutaj. Oczywiście muszę się przespać, ponieważ jest noc i wszystko jest pozamykane. A nie chcę się włamywać do domów, bo zaraz mnie zgarną i będę płacił karę. Albo pójdę siedzieć. Dobra, 6, 7, 8,
dziewiąta, dziesiąta, jedenasta i dwunasta, dobra. Zawsze biorę godzinę 12, nie wiem czemu, już takie przyzwyczajenie po prostu. Taki nawyk mój. Rozejrzyj się. Z pewnością tam znajdziesz. Dobra, ja wiem, co chcesz przeżyć. Interesują cię moje składniki i mikstury. O, masz mało złota. Chcemy to wszystko mogę. Nie mogę sobie tego sprzedać. Zajrzyj, kiedy będzie ci potrzebne lekarstwo. Kiedyś tam zajrzę. Dobra, miałem 3000 złota. Jeszcze pójdę w jedno miejsce posprzedawać skórę. Nie jestem pewien. Hej, wiem kim jestem. To dobrze, że wiesz kim jestem, bo jestem bossem tej gry. Mam tu coś dla każdego. O, jak masz wszystko dla każdego? Jest na... Rozejrzyj się. Tak, wszystko jest na sprzedaż. W sumie to mogę wszystko sprzedawać. To końska skóra, krowia skóra, to muszę sobie zostawić akurat, bo to pokazuje mi smoczki. Smoczki, smoczki, gdzie są smoczki? Rubin, o rubin w sumie, wszystko idzie na handel. Ruda srebro, co zostawię skórę. Sprzedajmy skórę jelenia, tak, skóra niedźwiedzia. Skoro łosia, szafir też sprzedamy. To zostawiam. Większy kalendarz, wytrych, zwitek, papier. Dobra, to wszystko zostawiam. Wróć kiedyś. Oj, rozjebałem mu trochę ze stołu rzeczy. Dobra, teraz musimy biec i do tej Wajzy. Gdzieś nie musi to być akurat ona, może to być każdy, kto nam sprzeda. Nie twierdzę, że. Sztabki. Chcesz wyrządzić komuś krzywdę, czy lepiej? Różne. O. Najlepszą broń i pancerze. Różne. Paski skór. Ja zawsze kupię paski skór, nie wiem czemu. Są ruda srebrna, ruda żelazo to też. I sztabki, że tylko 10. No nic. Zajrzyj do sklepu, jeśli będziesz czegoś potrzebował. Właśnie idę do tego sklepu i... Tak, w tym sklepie robimy to samo. Oczywiście to zależy od naszych upodobań. Mamy zarówno małe bro. Chcesz wyrządzić komuś krzywdę, czy no, lepiej się chronić? Gadasz jak twoja córka. Paski skór też kupię, bo to nie wiem ile miałem. Sztabkę żelaza bierzemy wszystkie. I ruda żelaza. Okej. Okay. Robić interesy mieć. Z tobą to prawdziwa przyjemność. Okej. Okay. Trudno, już ten kawałek przeboleje z tym obciążeniem. Pomagam moje najlepsze. Zobaczę, czy ja przypadkiem już nie sprzedam jej sztyletów. Miecze, hełmy, praktycznie wszystko, czego zapragniesz. Żelazny sztylet, tak myślałem. W porządku. W porządku, dobra, teraz bierzemy kuźnia kowalska. Chyba to pokazywałem w poprzednim odcinku, nie jestem pewien. Bierzemy sztylet. Trochę wyżej, żeby nam się ładnie klikało. I XP, no i to jest właśnie XP w Skyrim. Dobra, już zbliża nam się level. Dobra, będzie level. Dobra, mamy level. Awansuj. Ostatnio... Teraz kondycję trzeba, bo ja to z łuku strzelam. Piec hutniczy. Też różne. I szukamy teraz sztabki żelazne. Oczywiście jak mamy rudę żelaza, to tu możemy przyjść w ten sposób. Chyba mam 7. Jestem pewien. Kuźnia kowalska. Żelazny. Sztylet. I ekspimy dalej. Dobra. 156 mam pasków skóry. To dosyć sporo. Dobra, teraz je sprzedajmy te sztylety. Rozejrzyj się. Miki różne. Nie, to broń. Żelazny sztylet 36. Dziękuję. Jak mój udźwig? 292. Oczywiście czynności możemy wielokrotnie ponawiać, wznawiać
Naprawdę opłaca się tak expić. Bynajmniej mi się to przydaje bardzo, ponieważ ja korzystam w tym w kowalstwie, dużo się bawię. I wolę, dobra. Ale ja miałem jeszcze zanieść, odzyskaj odłamki. Dobra, czemu nie mam tak zaznaczonego na mapie? Map? No jest, co ja, ślepy? O. Muszę kamerę przekręcić. Czy ja tu byłem? Nie byłem tu. To jest najśmieszniejsze. Tutaj, tu byłem, dobra. Jaki mamy czas w ogóle? Czekajcie, chwila. Czekajcie. O kurde, 20. Wybaczcie, że tak musiałem zrobić, ale... dobra, mieszę z tym. Musiałem, to musiałem. Jeszcze za jakieś 5 minut nagramy. Może uda mi się odzyskać tamto. Kurde, jaki fajny kamień na tym jest położony. Kwadrat, czy co tam było. Okej, tu mnie też ostatnio nie lubili. Dobra, w którą to będzie stronę? O, tutaj. To tutaj? No w sumie muszę z tego miasta wyjść. Mamo, dlaczego ty kłócisz się z tatą? Ale ma, kurde, jak Jack Sparrow normalnie tych kitów na głowie. Dobra. Muzyczka przestała grać, znaczy się wczytuje. Dobra. W którym to kierunku? To będzie w tym. Czy ja dobrze idę teraz? Tak. Czy jest to? Jestem z prawej strony przy Eś. Dobra, jak się tam dostać? Tylko... muszę to jakoś ominąć, kurde. Ustrojstwo. Aczkolwiek chyba mogę wejść tędy. Albo i nie. Co, nie wpuścicie mnie na górę? No dobra, nie to nie. To wtedy przez mostek. Dobra, już jest w sumie ciemno, trzeba uważać na wampirów. Renegaci przejęli kopalnię Kolskeg. Zostaliśmy tylko my. Byłoby znacznie cieplej i przyjemniej. Cia bądź. Bo ja kominek ten dość. Jak ja mam się tutaj dostać? Pełnym garncem miodu. Pełnym garncem miodu, ta? Oj, może być ciężko. No jeszcze nie mogę wchodzić po tych szczytach. Ci muszę to wszystko ominąć. Jeszcze jakieś bydle mnie zauważyło. Okay. Patrzcie, jak ładnie. Jedna strzałowiec. Wow! Jeszcze ty! Przed chwilą twojego kumpla zabiłem. Dobra. Kurde, stalowa strzała, jedna mi została. Masakra. Kurde, fajnie by było, jakby było tutaj jakieś rozwidlenie. Jeszcze fake. Orkowa strzała, one są już lepsze i się. A, dostał w kitę. Dobra, hop. Biegnij, biegnij. Biegnij, biegnij. Może kurde, jakaś zwierzyna? O. Lis. Z ukrycia, żeby to skradania było. Ale pięknie. Dobra, daj mi skórę. To chyba nie są wrogowie. A jednak, kurwa. Kurwa, wypierdalaj. A tu ja wiem, kto to jest. Przecież tak, ja miałem z nim takie zatargi. A gdzie jest magik? Tutaj się kampisz? Ty ch... ale mi pierdzielną.
kurde, nie zdążyłem wcisnąć dabu i wziąć miksturki. Oju. Dobra, moi mili, to było na tyle. Więc ja się z wami żegnam i mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście ja sobie to tam dojdę poza odcinkiem, po prostu pewnie wznowię tam ten odcinek. Także to było na tyle. Zapraszam do oceniania, komentowania i subskrybowania, żeby być ze mną na bieżąco. Oraz odwiedźcie mojego fanpage, na którym znajdą się wszelkie aktualności związane z kanałem moim na YouTube. Więc to było na tyle. Trzymajcie się wszyscy. Pa, pa.